Orędzie Maryi, przekazane do Luz de Maria de Bonilla, 23 sierpnia 2024 roku. Umiłowane dzieci moje, ukochane dzieci mego niepokalanego serca, jako matka, która was kocha, jako matka, która czuwa nad swoimi dziećmi, przychodzę do was, by raz jeszcze wezwać was do zastanowienia się nad swoim życiem, aby każdy z was przygotował to wewnętrzne schronienie i by jego sumienie i postępowanie były zgodne z Bożą wolą uwidocznioną w przykazaniach, sakramentach, uczynkach miłosierdzia i w każdym kroku, jaki mój syn wykonał na ziemi. Umiłowane dzieci, jest teraz czas zarazy i wielkich chorób, które będą smagały jak bicz całą ludzkość. Ale najgorszą, nieuleczalną chorobą jest odrzucenie Boga w życiu każdego człowieka. Chorobą nieuleczalną jest to, gdy człowiek swymi zmysłami i słowami mówi: nie wierzę w Boga, nie kocham Go, ani nie potrzebuję. To jest najgorsza choroba, na którą nie ma lekarstwa. Dlatego wzywam was do duchowego oczyszczenia się, do tego, by przyspieszonym krokiem iść na spotkanie mego boskiego Syna, po to, żebyście prosili o przebaczenie. Dzieci, co do wirusów, które jeden po drugim będą pojawiać się na całym świecie, to otrzymaliście już z domu ojcowskiego, z Bożej woli, lekarstwa, jakie są zawarte w przyrodzie, by za ich pomocą walczyć z tymi chorobami. Jeśli będziecie używać innych lekarstw, to mój boski syn zadecyduje. Jednakże wy posiadacie lekarstwa, jakie daliśmy wam z Bożej woli, po to, żebyście mogli zwalczać i leczyć choroby, które nadchodzą i które już są obecne na ziemi, zarażając moje dzieci. Kiedy nie posiadacie olejów, by mieć mieszankę tego, co potrzebne, by wyleczyć chorobę, poszukajcie którejś z głównych roślin i umieśćcie ją na skórze, z wiarą, bowiem jeśli z wiarą powiecie górze, by się przesunęła, przesunie się. Jeśli poprosicie z wiarą mego boskiego Syna, by was uleczył, uleczy was. Najukochańsze dzieci mego niepokalanego serca, módlcie się za Stany Zjednoczone. Będą tam silne trzęsienia ziemi. Meksyk będzie cierpiał z powodu wstrząsu o wysokiej sile. Módlcie się za Stany Zjednoczone, które będą cierpiały z powodu wojny. Módlcie się, dzieci, za cały świat. Módlcie się za Chile. Doświadczy ono wielkiego trzęsienia ziemi o wysokiej magnitudzie. Przed jakże wieloma rzeczami was ostrzegaliśmy, dzieci, a nie uwierzyliście. W tym czasie ujrzycie na własne oczy, jak te zapowiedzi stają się konkretną rzeczywistością. Módlcie się za Antylę. Dzieci moje, módlcie się, bowiem krew popłynie i doświadczą silnego trzęsienia ziemi. Módlcie się, dzieci moje, za Amerykę Południową. Krew popłynie w różnych krajach. Będziecie cierpieć z powodu widma komunizmu, który jednak zostanie zmiażdżony,
a ludy wkrótce zostaną wyzwolone. Módlcie się, ponieważ tsunami dotrze do Ameryki Południowej i moje dzieci będą cierpiały z tego powodu. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Francję. Ujrzy, jak krew jej dzieci płynie ulicami, gdyż Francja ciężko obraziła Boga Ojca. Przez pewne dni była ona kołyską Antychrysta, który uczynił chorymi umysły młodzieży. Módlcie się, dzieci moje, bowiem Hiszpania zostaje najechana od środka. Boleję z tego powodu. Anglia cierpi z powodu wojny. Włochy cierpią z powodu wojny i doznają wstrząsów jako pierwszy cel Antychrysta. Rosja będzie cierpieć i to wielce. Dzieci moje, i nie jest tak, że kraje, które nie wymieniam z nazwy, nie będą cierpieć, bo wszystkie zostaną oczyszczone, jedne bardziej niż inne, ale wszystkie odczują wojnę i jej doświadczą na własnej skórze. Wy się módlcie, dzieci moje, za me dzieci z Ukrainy. Jakże wiele bólu i cierpienia tylko jeden człowiek zadaje całemu krajowi. Jakże wielu niewinnych zginęło nie tylko z Ukrainy, ale i z Rosji. I jakże wielu jest przygotowywanych przez wielkie mocarstwa, by ruszyć do walki w jednej chwili na jedno wezwanie. Potrzebuję jako matka, by dzieci mego syna były zapalonymi świecami, które nie gasną, modląc się słowami, sercem i swoimi uczynkami. Wszystkich was kocham, ponieważ wszystkich otrzymałam u stóp krzyża. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mama Maryja.